Sąsiad wylać czwarta kuroje nogwarno, jak Sylwestra rów. Mimo niepogody zorganizowaliśmy dziś piknik patriotyczny z okazji stulecia obchodów odzyskania niepodległości. Piknik rozpoczął się rajdem pieszo-rowerowym, który dotarł tu na miejsce do Państwowej Straży Pożarnej, gdzie jest mnóstwo atrakcji. Piknik ma charakter uroczysty, ale także są tutaj pokazy policji, Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego, po to, aby też pokazywać, jak można bezpiecznie żyć, jak wyglądają akcje ratowniczo-gaśnicze, jak wyglądają akcje policyjne. Chcemy w ten sposób uczcić w inny sposób stulecie odzyskania niepodległości. Ta impreza zorganizowana dla mieszkańców miasta i powiatu tureckiego to nasze radosne świętowanie tej uroczystości stulecia odzyskania niepodległości. Niestety nie dopisała troszeczkę pogoda, ale wszystkie zapowiedziane atrakcje mają miejsce, odbywają się. Wielka wróży z rąk i ze rów, oczy na imię Nuna, jest flaszka, dwie butle wina, śledź pączki i wieprzowina. To pierwsza tego typu impreza organizowana przez Honorowy Komitet Stulecia Odzyskania Niepodległości, ale będziemy starać się zorganizować jeszcze kilka atrakcji dla mieszkańców miasta i powiatu tureckiego, na które już dziś zapraszam. Na imieninach.